Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Pałacyku Gościnnym. Gościem zastępcy prezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego jest dzisiaj podwójny medalista 16 letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, pan Rafał Czuper. W dzisiejszym spotkaniu udział biorą także pan Marek Iwanicki, trener olimpijczyka. Witamy. Pan Ryszard Rodzik, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start. Jest z nami również wiceprezes stowarzyszenia, pan Mariusz Rodzik. A ja już głos oddaję panu prezydentowi Rafałowi Rudnickiemu. Szanowni Państwo, Białystok ma wyjątkowe szczęście, bo jego barwę reprezentuje dwóch, można wręcz powiedzieć, multimedalistów. Wojciech Nowicki, dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich, złoty i brązowy, oraz Rafał Czuper, który ma tych medali już trzy, bo srebro z Rio, a teraz srebro i brąz z Tokio. Zaprosiliśmy pana Rafała, dlatego że chcemy mu pogratulować. Chcemy pogratulować mu tego fantastycznego wyniku sportowego, ale chcemy też pogratulować tego, jak fantastycznym jest człowiekiem, bo mimo niepełnosprawności reprezentuje nasze miasto, reprezentuje miasto Białystok w świecie i to z takimi ogromnymi sukcesami, jak w tym przypadku w Tokio. Ja nie ukrywam, że zawsze śledzę w telewizji boje przy tenisowym stole pana Rafała i zawsze jestem pod wrażeniem tego, że mimo właśnie niepełnosprawności udaje mu się tak fantastycznie walczyć, w tym razem aż dwa medale. Dodatkowo przypomnę wszystkim, że pan Rafał, podobnie jak Wojtek, jest ambasadorem białostockiego sportu i cieszymy się, że mamy takich fantastycznych ambasadorów, którzy tak świetnie reprezentują nasze miasto w świecie. I wierzę w to, że do tych kolekcji medali obaj sportowcy, i Wojciech, i pan Rafał, na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich dołożą kolejne krążki. Czy to będzie złoto, to trzeba będzie zapytać pana Rafała. Zawsze toczy boje z Francuzem. Tym razem przegrał 2-3, ale po naprawdę mega wyrównanej walce, w której nie brakowało tego wszystkiego, co najbardziej lubimy w sporcie, czyli emocji tych pozytywnych i tych negatywnych, tej walki o każdą piłkę. Chciałem też pogratulować oczywiście trenerowi, panu Markowi Iwańskiemu, władzom klubu Start Białystok, który reprezentuje Rafał Czuper. To też ich zasługa. Chcę oczywiście przypomnieć również o tym, że oprócz listów gratulacyjnych i kwiatów, które za chwilę wręczę, za jakiś czas otrzyma też pan Rafał i jego trener otrzymają nagrody finansowe z miasta Białystok w wysokości 20 i 10 tysięcy złotych. I raz jeszcze chciałem podziękować za te emocje, których byliśmy świadkami dzięki walce przy tenisowym stole, którą prowadził pan Rafał. Więc teraz wręczę list gratulacyjny podpisany przez szefa. I poprosimy o zabranie głosu pana Rafała. Bardzo proszę. Tutaj? Serdecznie dziękuję za to zaproszenie, panie prezydencie, na to spotkanie. I cóż mogę powiedzieć, naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, jak miasto bardzo mocno wspiera moje poczynania w sporcie, za to, że właśnie zostałem w tym roku pierwszy raz ambasadorem sportu białostockiego. Cóż mogę powiedzieć o Igrzyskach? Tak jak pan prezydent powiedział, mogę to jak najbardziej potwierdzić, że bardzo mocno interesował się moimi wynikami, ponieważ czasami grałem o godzinie 3-2 w nocy czasu polskiego. Dosłownie kilka minut zawsze po meczu miałem wiadomość od pana prezydenta, na ogół na szczęście z gratulacjami dobrego wyniku. Także tak, potwierdzam to, naprawdę często czułem właśnie wsparcie tego, że interesuje się właśnie pan prezydent tym, co tam poczynam. No, od siebie mogę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zadowolony po wyniku z tych igrzysk. Chciałem poprawić wynik z Rio. No, po części mi się to udało, bo zdobyłem dwa medale. Tam w Rio był tylko jeden. W planach miał być złoty medal, ale tak jak wcześniej już powiedział pan prezydent, no bardzo mało zabrakło, bo przegrałem
minimalnie w piątym secie z moim właśnie odwiecznym rywalem. Ale mimo tego wszystkiego jestem bardzo zadowolony i jeszcze raz dziękuję za te miłe powitanie tutaj w mieście Białystok. To teraz o zabranie głosu poprosimy trenera, pana Marka Iwanickiego. Wszystko jest? Tak. Mamy? Panie Marku, prosimy o zabranie głosu tutaj do mikrofonu. Dzień dobry. Trener tak jakby nie może funkcjonować bez zdolnego zawodnika. Rafał tu już pokazał swój talent i trener jest tylko wsparciem. Ukierunkowuje, pokazuje, podpowiada, a wszystko zależy, tak szczerze mówiąc, od zawodnika. Rafał się wykazał tutaj wielką wolą walki i gratuluję mu bardzo i sądzę, że sukcesy będą dalsze. Także dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. I zabranie głosu proszę wiceprezesa Stowarzyszenia Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Star w Białystok, pana Mariusza Rodzika. Bardzo proszę. Dzień dobry, drodzy państwo. Spotykamy się dzisiaj w niezwykłych warunkach, ponieważ z Paralimpiady z Tokio przyjechał do nas Rafał Czuper, który zdobył 2 medale. Jeszcze tylko warto zaznaczyć, że nasz region reprezentowały 2 osoby, ponieważ była też Asia Mędek w pływaniu, nasza multimedalistka w tym roku. Co prawda nie przywiozła medalu, ale tak jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że te 2 osoby mogły reprezentować nasz region, a Rafał jeszcze z niezwykłymi sukcesami przyjeżdża do nas i możemy państwa odwiedzić i obwieścić tą radosną nowinę. Drodzy państwo, Rafał reprezentuje sport najwyższych lotów, czyli Paralimpiada. Srebrny medal, brąz jak najbardziej, ale każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Tak więc wszyscy młodzi ludzie, którzy nas oglądają, którzy interesują się sportem, oczywiście zapraszamy do naszych licznych sekcji sportu paralimpijskiego, które są zawsze wspierane przez władze regionu, za co oczywiście jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Dziękuję, drodzy państwo. Dziękujemy bardzo. Czy państwo dziennikarze mają pytania do naszych gości? Jeśli nie, dziękujemy bardzo za spotkanie. Zapraszamy jeszcze do wspólnego zdjęcia z multimedalistą olimpijskim. I dziękujemy bardzo. A tak, oczywiście. Ja właśnie z wdzięczności z tego powitania tutaj też chciałbym mały upominek z małymi niespodziankami właśnie z Tokio wręczyć na ręce pana prezydenta. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo pana. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za spotkanie. W takim razie oby więcej takich okazji było do tego, aby spotkać się, gratulować sportowcom, białostockim ambasadorom sportu. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.